Biznes Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witam Was w nowym odcinku Biznes Ridera. Moim dzisiejszym gościem jest komornik sądowy Ernest Osicki. Ernest, może powiedz dwa słowa o sobie. Czym się zajmujesz i jak długo jesteś komornikiem? Cześć, witam Was. Zajmuję się egzekucją sądową. Komornikiem jestem od 10 lat. W tym roku będzie 10-letnie istnienie kancelarii. Jestem komornikiem w Częstochowie. Wcześniej pracowałem w innych miastach, ale tam osiadłem, tam mam rodzinę obecnie i tam żyję. Mhm. Temat jakby egzekucji komorniczej jest taki dosyć owiany taką tajemnicą albo często też nawet złą sławą przez media. I ja Cię dzisiaj zaprosiłem po to, żeby porozmawiać na temat tego zawodu, jak wygląda praca komornika i jak wygląda jakby praca z komornikiem, no bo to też jakby jest wiele mitów na ten temat i chciałem te mity gdzieś tam wszystkie rozwiać. Także może zapytam na początku, jak według Ciebie taki inwestor, który chce inwestować w nieruchomości, bo często te nieruchomości trafiają do komorników na licytację, jak powinien współpracować z komornikiem najlepiej, czyli jak powinien jakby do komornika podejść, w jaki sposób się z nim kontaktować? No, do komornika trzeba po prostu przyjść, tak? Trzeba porozmawiać. Oczywiście intencją zawsze komornika jest to, żeby tego wierzyciela, na rzecz którego prowadzi egzekucję, zaspokoić. A co za tym idzie, jeżeli egzekwuje na jego rzecz z majątku dłużnika, no to istotą tego wszystkiego jest to, żeby ten majątek sprzedać. Jeżeli sprzeda najkorzystniej, czyli za najwyższą cenę, jaka jest możliwa na rynku, no to i ten wierzyciel dostanie najwięcej pieniędzy, a i dłużnik zostanie z tego długu zwolniony w szerszym zakresie. I do komornika po prostu trzeba przyjść, trzeba porozmawiać. Na stronach czy kancelarii komorniczych, czy sądów rejonowych są informacje, kiedy komornicy osobiście przyjmują, kiedy jest otwarta kancelaria. Te dane są jawne, dostępne, nikt się nie ukrywa i trzeba po prostu, czasami może trzeba się umówić z komornikiem ze względu na ilość osób, które tam się pojawiają, natomiast w mojej kancelarii na przykład nie jest to wymagane. Komornik oczywiście nie udzieli wszystkich informacji, które dotyczą postępowania egzekucyjnego, bo takich uprawnień nie może, nie ma i nie może udzielić takich informacji, ale od pewnego momentu są jawne. Mówimy teraz o osobie, która chce kupić mieszkanie, które jest zadłużone, a nie o dłużniku, prawda? Tak, owszem. Dłużnik ma wszystkie... Dłużnik oczywiście może zawsze przyjść i ma pełen dostęp do swojej sprawy, do dokumentacji. Nikt tego nie ukrywa przed dłużnikiem. Natomiast osoby potencjalni nabywcy, czy licytacyjni, czy nawet jeżeli tam jest możliwość zakupienia takiej nieruchomości przed licytacją, z tym dłużnikiem zawsze mogą przyjść, tak? Jeżeli ktoś chce dobrowolnie sprzedać nieruchomość, musi być wtedy wyrażona zgoda wierzyciela za pośrednictwem komornika, ale takie oczywiście sytuacje są możliwe, no to niech ten dłużnik przyjdzie z tym potencjalnym kupującym do komornika. Komornik wszystko wyjaśni, jaka będzie procedura, jak najłatwiej, najsprawniej to zrobić, bo komornik też musi ustalić wysokość zobowiązań, które dana osoba ma na dany dzień ewentualnej sprzedaży nieruchomości. Ustala to oczywiście z urzędu, jeżeli chodzi o licytacje, które są publiczne, każdy tak. Też ma do tego dostęp. To jest tak, że często przychodzą dłużnicy z potencjalnymi klientami, albo czy raczej przychodzą sami, albo w ogóle boją się przyjść? No właśnie, dłużnicy już w takich sytuacjach bardzo newralgicznych, już przed licytacją starają się do komornika przyjść, ale to już jest za późno, no już ta procedura jakby trwa, czasu jest właściwie mało, wierzyciele też chcą odzyskać pieniądze i im mniej czasu jakby dla komornika jest, żeby coś doradził, tym mniejsze możliwości polubownego załatwienia tego, tak? Czyli bez sprzedaży
przymusowej na licytacji tej nieruchomości. Do komornika trzeba iść wtedy, kiedy dostaje się od niego pierwsze pismo o w ogóle o wszczęciu. Nawet nie mówię o egzekucji samej nieruchomości, bo przecież komornik w pierwszym rzędzie stara się wyegzekwować z innego majątku. Natomiast egzekucja z nieruchomości jest jakby ostatecznością, tak? To się dzieje zawsze i na wniosek wierzyciela, i też no, w ostateczności, jeżeli inny majątek nie pozwala na spłatę tych zobowiązań. Czyli to generalnie wierzyciel decyduje o tym, kto, z którego majątku będzie jakby ściągane ta wierzytelność, tak? Oczywiście, zawsze wierzyciel musi taki złożyć wniosek, podając, do której nieruchomości ma być wszczęta egzekucja i prowadzona później. Komornik o tym nie decyduje nigdy, nie ma takiej możliwości prawnej, bo to wierzyciel jest dysponentem tego postępowania, to on składa wnioski. W każdej chwili oczywiście może zakończyć wierzyciel to postępowanie, składając do komornika wniosek na przykład o umorzenie postępowania, tak? To on decyduje, jak ta należność ma być egzekwowana, czy w ogóle ma być egzekwowana, w jakiej wysokości. Mhm. Oczywiście do wysokości określonej w posiadanym tytule wykonawczym. Tak. A jeśli taki wierzyciel nie ma informacji na temat tego, jaki ktoś ma majątek, gdzie jest zatrudniony, ile zarabia i tak dalej, to w jaki sposób komornik może mu w tym pomóc? No komornik tak, oczywiście, no wiadomo, że jeżeli nie ma jakiejś interakcji wierzyciel-dłużnik i ten wierzyciel nie wie o majątku posiadanym przez dłużnika, komornik ma obecnie obowiązek poszukiwania majątku na zlecenie wierzyciela. Oczywiście robi to na podstawie dostępnych baz danych, czyli właśnie na przykład ustala nieruchomości, ustala pojazdy mechaniczne. Częściowo robi to z urzędu, a częściowo właśnie na wniosek. No, ta egzekucja z nieruchomości, jeżeli jest ostatecznością, no to też wyraźny wniosek wierzyciela się takich poszukiwań nieruchomości dokonuje. Tak? Natomiast to komornik jest od tego, żeby ustalił ten majątek, ewentualnie na wniosek wierzyciela procedował tą egzekucję. Ale konkretno, tak? No bo często jest tak, że po prostu komornik się pyta, żeby było szybciej, czy wie wierzyciel, o który majątek jest. Tak, no tak, ale jeżeli należność jest w wysokości, nie wiem, kilkunastu tysięcy, a nie ma możliwości spłaty na przykład wynagrodzenia przez tą osobę zobowiązaną, a ta osoba ma jednocześnie trzy nieruchomości, tak? No to trzeba dokonać takiego najrozsądniejszego, najmniej uciążliwego dla dłużnika wyboru. Nie można zajmować wszystkich nieruchomości, bo i nie ma podstawy, tak? No jeżeli mamy 15 tysięcy długów, no to zasadniczo nieruchomości są więcej warte, każda tak. z nich, niż... Znaczy, racjonalnie takiej podstawy nie ma, natomiast jakby prawnie na wniosek wierzyciela można zająć wszystko, tak? Owszem, natomiast dłużnik może żądać wstrzymania przez komornika dalszych czynności w sprawie nieruchomości. I ma takie uprawnienie na etapie już właśnie wszczęcia egzekucji z nieruchomości, może takowy wniosek do komornika złożyć i komornik oczywiście go zrealizuje, bo dlaczego nie? Intencją komornika nie jest uprzykrzenie życia dłużnikowi, tylko zrobienie takiej sytuacji czy może inaczej, naprawienie tych relacji gospodarczych między dłużnikiem a wierzycielem, tak żeby wierzyciel odzyskał pieniądze, które dłużnik po prostu dobrowolnie nie oddaje. A powiedz mi, co było takie najtrudniejsze w te 10 lat tej pracy? Mówiliśmy też wcześniej, jakby, że to się trochę grubej skóry nabrać, prawda, pracując w tym zawodzie. I jakby, co było takie najtrudniejsze? No najtrudniejsze są eksmisje zawsze, tak? To są sytuacje, które chyba nie ma komornika w Polsce, który by to lubił. Oczywiście my musimy to robić, bo takie mamy obowiązki ustawowe. I to nie jest nasz wymysł, że robimy to nie, z własnej jakiejś tam nieprzymuszonej woli. No taka jest to nasza praca. Natomiast to są zawsze sytuacje bardzo przykre dla nas też, tak? Wchodzi się do domu, do kogoś, który po prostu sobie tego nie życzy, tak? Nie jesteśmy tam nigdy traktowani jako goście. To po pierwsze. Po drugie, no ta osoba traci mieszkanie, czy jest przekwaterowana z miejsca, w którym mieszkała od lat, tak? No to każdego to będzie bolało. Natomiast takie są realia i
też oczywiście nie ma eksmisji na brus, tak? Ona lata temu była, obecnie nie ma. Natomiast wiadomo, że jeżeli następuje przekwaterowanie takiej osoby, no to do gorszych warunków, zawsze to będą gorsze warunki. I to gmina ma obowiązek zapewnić te, czy pomieszczenie tymczasowe, czy lokal socjalny, jeżeli taki wyższy trochę standard lokalu przysługuje. W ostateczności eksmituje się do noclegowni, ale to już są bardzo skrajne sytuacje, ale możliwość taka jest. Bo jeżeli na przykład ktoś ma mieszkanie, w którym ktoś mieszka i próbuje go wyeksmitować, ma tytuł prawny do eksmisji no i gmina no, nie dostarcza tego lokalu socjalnego, no bo ich nie ma po prostu, tak? I trzeba by było pójść do sądu i jakby, żeby ta gmina zapewniła jakiś lokal. No, myślę, że to jest... Tak, no to już gestii komornika jest, żeby wystąpić do gminy, bo o ten lokal, żeby ta gmina zapewniła jednak ten lokal na przekwaterowanie. Natomiast jeżeli nie ma tego, no to wierzyciel może wskazać po prostu noclegownię, którą zapewnia jako... Nie, noclegowni nie. Może wskazać pomieszczenie tymczasowe w niektórych przypadkach. Może wskazać na przykład lokalu socjalnego. Lokal socjalny może zapewnić tylko gmina. Czyli jest to jakby mieszkanie komunalne o najwyższym standardzie, który może gmina zapewnić. Pomieszczenie tymczasowe jakby mniejsze, gorsze warunki zapewnia, a noclegownia wiadomo... No to już jest ostateczność. Ale to jakby ktoś się może obronić przed tym, czy może być, ja do noclegowni nie chcę, ja chcę tutaj mieszkanko swoje i... To bardzo rzadko jest ta eksmisja do noclegowni. To są już bardzo skrajne przypadki i komornicy i wierzyciele zawsze przekonują te osoby, które no nie mają tytułu prawnego do lokalu, nie powinni tam zamieszkać, oferując przekwaterowanie do lokalu na przykład zapewnionego przez wierzyciela i to w większości przypadków są dużo lepsze lokale niż te, które posiada w zasobach gmina. No najlepiej dogadać się z taką osobą, żeby dobrowolnie się wyprowadziła. No, są oczywiście sytuacje i przepisy na takie sytuacje jakby przewidują rozwiązania, kiedy ktoś mimo wielokrotnych rozmów, czy wierzyciel rozmawia, czy komornik, bo komornik też do takich osób jeździ i to często kilkukrotnie, żeby porozmawiać, dać czas na to, żeby te osoby najwyżej sobie znalazły same jakiś inny lokal, dobrowolnie opuściły, żeby też nie generować kosztów tych procedur. Natomiast no, są oczywiście sytuacje, kiedy ludzie mimo tych wielokrotnych rozmów nie chcą dobrowolnie się wyprowadzić. No i tutaj wkracza komornik, tak? I zasadniczo, jeżeli gmina wskaże lokal i komornik sprawdzi, że ten lokal jest, spełnia te wymogi wskazane przez ustawę, przekwaterowywuje te osoby do tego lokalu. Problem oczywiście nie znika, tak? Bo te problemy odnośnie eksmisji najczęściej wynikają z tego, że ktoś nie płacił czynszu najmu. No i pojawia się pytanie, czy jeżeli przekwaterujemy go do lokalu, którego właścicielem jest gmina, gdzie też ten czynsz powinien płacić, czy będzie dalej płacił, tak? No prawdopodobnie nie. Tak, dlatego to nie jest, eksmisja nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. A w którym przypadku, może orientujesz się, przysługuje takiej osobie lokal socjalny, czy jakieś kryteria spełnić taka osoba? Ta osoba zasadniczo, jeżeli jest taka typowa eksmisja, czyli jest wyrok eksmisyjny, musi z takim wnioskiem do sądu wystąpić. Sąd powinien określić przesłanki, to znaczy na przykład osoba bezrobotna, wiadomo, kobiety w ciąży, jakieś nieporadne życiowo osoby, no muszą mieć większy standard tego mieszkania i takie osoby będą ten lokal socjalny miały zapewniony. Egzekucja z nieruchomości no, przebiega przez kilka etapów, od momentu znalezienia tej nieruchomości. Tak? Jeżeli mamy na przykład wierzyciela bank, no to on, jeżeli jest wierzycielem hipotecznym, to wie wszystko o nieruchomości. To wie wszystko, składa do komornika wniosek o wszczęcie i tutaj mamy to poszukiwanie jakby już załatwione. Ale jeżeli nie wie wierzyciel, no to musi komornik znaleźć tą nieruchomość. Jeżeli ją znajdzie, wierzyciel składa wniosek o wszczęcie egzekucji. Dokonuje się elektronicznego wpisu do księgi wierzyczystej, czyli w momencie właściwie kliknięcia na komputerze już jest ta wzmianka o egzekucji widoczna. No i dalsze etapy też są właściwie uzależnione od wierzyciela, czyli musi nastąpić wycena tej nieruchomości. Komornik musi na tej nieruchomości się pojawić. Często robi to z biegłym, albo niezależnie od biegłego, albo łącznie z biegłym sądowym, z listy biegłych sądu okręgowego i dokonują opisu tej nieruchomości i jej wyceny. Każdy etap jest zaskarżalny przez strony postępowania. Jeżeli na przykład nie zgadzają się z wyceną. Często tak? Zaskarżają taki operat? Nie. No,
to są ceny rynkowe, tak? To są ceny dokonywane na podstawie metody porównawczej, czyli innych transakcji, które były w tym okresie dla tego rejonu miasta, czy dzielnicy nawet dokonywane. Także no, to są ceny realne, to nie są w jakiś sposób zaniżone ceny. Natomiast wiadomym jest, że... No i później mamy etap licytacji. Właśnie na tej licytacji sprzedajemy poniżej ceny rynkowej, tak? No bo to, co mówiłem na wstępie, że dłużnik ma czas również sprzedać często nieruchomość na wolnym rynku i spłacić te zobowiązania. Tak. Czyli może sprzedać nieruchomość za cenę rynkową i zaspokoić wierzycieli, jakieś pieniądze mu zostają. Natomiast jeżeli tego nie robi, jest bezczynny i mimo jakichś tam pouczeń przez komornika tego nie robi, no to właśnie musimy sprzedać za cenę troszkę niższą niż cena rynkowa, żeby było zainteresowanie, tak, żeby wierzyciel dostał pieniądze. Często on sądzi o tym, że jak już jest zajęta nieruchomość przez komornika, to jest niezbywalne. Nawet istnieje taka opinia wśród niektórych notariuszy, że skoro nieruchomość jest zajęta poprzez spis z egzekucją komorniczą, to tak naprawdę ta nieruchomość już nie jest zbywalna, bo to jest zabieranie tytułu własności przed egzekucją. Oczywiście, przed egzekucją. Jeżeli z pominięciem wierzycieli egzekwujących to się odbędzie, no to nie wpływa to na postępowanie egzekucyjne w żaden sposób. To nie można tego omijać. Tak, Natomiast trzeba sprzedać nieruchomość i zaspokoić wierzycieli. Czyli w ramach ceny po prostu spłacić bezpośrednio za zaświadczenie od komornika wysokość długów, które on wskaże z tego tytułu. Oczywiście. Ale zdarzyło mi się tak, że niejednokrotnie notariusz odmówił czynności. Powiedział, że to jest po prostu to jest zabieranie majątku sprzed egzekucji, ale przecież to jest nieskuteczne, jeżeli nie będzie dług uregulowany. Także... No tak, ale to w pierwszej kolejności idziemy do komornika, ustalamy wysokość zadłużenia w prowadzonych sprawach. Komornik też ma informacje i potrafi wyczytać z księgi wieczystej, jakie ewentualnie mogą być zadłużenia inne, których akurat nie egzekwuje. Należy zrobić tak, żeby wszystkich wierzycieli zaspokoić, nie tylko tych, którzy egzekwują u danego komornika, ale również hipotecznych, tak? No bo skoro jest ta hipoteka, no to ten wierzyciel ma jakieś roszczenie wobec dłużnika, niespłacone najczęściej kredyty i też musimy go z tej ceny sprzedaży zaspokoić. Jeżeli komornik to ustali, to bardzo często jest tak, że wydaje takie zaświadczenie dłużnikowi na jego wniosek, że po spłacie takiej i takiej kwoty zostaną umorzone postępowania, bo na dany dzień już nie ma dłużnik zobowiązań, także tutaj... Po spłacie. Jeżeli spłaci, no to nie ma najmniejszego problemu, zresztą nie ma powodu też prowadzenia dalej postępowań, bo nie ma tytułów wykonawczych, tak? One zostały już uregulowane, te należności tam zawarte, tam określone. Wierzyciele dostali pieniądze i bardzo często dłużnicy mogą tutaj zyskać, sprzedając sobie to. Tak. Ale często w ich głowach jest tak, że nie mogą tego zbyć, bo to trzyma rękę komornik na tym. Dlatego mówię, że można. Że przyjdźcie, tak? Jeżeli macie problem, idźcie do komornika. No, to nie są osoby, które wam nie pomogą. To dlaczego mają to odwlekać i czekać na licytację, generować koszty? To wierzyciel też musi zapłacić za biegłego, za wycenę i tak dalej. To trwa. Tak. Dla komornika i tak samo dla wierzyciela i dla wszystkich najbardziej opłaca się, żeby to szybko, oczywiście, nawet przed licytacją, bo to jest tak, że jak to ktoś tu nawet kupi na licytacji, nawet wylicytuje to poniżej tej wartości, to te pieniądze do komornika, do dłużnika i do wierzyciela trafią za ileś tam miesięcy, tak, prawda? Tak, oczywiście. Sam to podzieli. A ile teraz średnio jakby gdzieś tam u Ciebie, Twoim rynku? Teraz zmieniły się przepisy, to komornicy będą dokonywać podziału tych pieniędzy. To będzie szybciej. Mam nadzieję, że będzie szybciej. No, ja tak planuję, że tak to będzie szybciej. Zawsze są jakieś tam problemy, oczywiście wykreślenie hipotek i tak dalej. Są pewne kwestie prawne, które tam trzeba rozstrzygnąć jeszcze. Natomiast, no wiadomo, no to jest dobra albo zła wola kogoś tam. Myślę, że komornikom będzie zależało, żeby jak najszybciej te rozstrzygnięcia robić, te pieniądze dzielić. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli im wcześniej sprzedamy swój majątek albo jego część, tym mniejsze odsetki zapłacimy od zobowiązań. Tak. Ty jako komornik, tak wyczytuję z tej naszej rozmowy, że rekomendowałbyś sprzedaż tego mieszkania poza komornikiem, spłacając wszystkie długi, w sensie takim, że spłacając długi u komornika, ale poza licytacją, nie przez sąd, ponieważ to jest najbardziej opłacalne dla dłużnika, i dla wierzyciela, dla wszystkich. Naprawdę jest szybsze. Oczywiście, no nie ma tutaj takiego swoistego przymusu, którego wszyscy się boją, tak? Że to komornik sprzedał. Jest na to czas. Naprawdę to nie dzieje
dzieje się w ciągu miesiąca. To jest co najmniej pół roku od momentu, kiedy dana osoba się dowie o tym, że komornik wszczął egzekucję, do momentu sprzedaży. Także jest czas na to, żeby no, to zrobić. Nie ma tutaj z tym problemu. Ani komornik nie ma, a tym bardziej wierzyciel czy dłużnik. Tak? Bo też niektórzy się boją, że komornik będzie blokował, że będzie uniemożliwiał, a tak naprawdę... Pamiętajmy o tym, że są przepisy kodeksu karnego, artykuł 300 i następne kodeksu karnego, które regulują kwestie zaspokojenia wierzycieli z pominięciem innych wierzycieli, albo utrudniania egzekucji, tak jak w ogólności. Czyli w sytuacji, kiedy dłużnik dokonuje spłaty jednego zobowiązania wobec jednego wierzyciela, a nie zaspokaja innych, może być to potencjalnie traktowane jako przestępstwo. I komornik jest od tego również, żeby do takich sytuacji nie dopuszczać, czyli sprzedając majątek w postaci nieruchomości, dokonuje podziału tych pieniędzy zgodnie z postępowaniem podziałowym określonym w kodeksie postępowania cywilnego. Jakby praca komornika jest niebezpieczna? Czy miałeś jakieś takie sytuacje? No nie, są takie sytuacje. Ja osobiście byłem pogryziony przez psa, zresztą jakieś tam rany mam do dziś oczywiście już zagojone, natomiast ślad i pamięć po tym pozostała. Ale to ze swojej jakby nieuwagi trochę to było jako aplikant, brak doświadczenia może. Natomiast sam nie spotkałem się z jakąś tam agresją. Oczywiście słowna agresja jest bardzo częsta, natomiast fizycznej już takiej nie ma. Oczywiście, no media też informują nas o tym, że jest gdzieś tam nawet osoby, które mają świadomość konieczności prowadzenia przez komornika tych egzekucji, jednak dopuszczają się jakichś tam napaści. Ale no, to są wyjątkowe sytuacje. No, też możemy sobie wyobrazić, że idziemy ulicami Lublina i przypadkiem nas ktoś zaczepi i też będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją. Także nie twierdziłbym, że to jest jakiś niebezpieczny zawód, tak, że ktoś nas bije cały czas i tak dalej. Tak, tak. Ale no, gdzieś tam jakieś ryzyko minimalne występuje, ale to tak samo jak w handlu mieszkaniami można trafić na kogoś. Oczywiście, wszędzie możemy trafić, tak. Bo teraz jakby wspominałeś mi wcześniej, że zmieniło się trochę prawo, jeżeli chodzi o egzekucję, tak? I teraz jakby na przykład od stycznia tego roku czynności komornicze mają być nagrywane. Tak, tak, są nagrywane wszystkie czynności, które dokonuje komornik poza siedzibą kancelarii. Czyli jadąc do miejsca zamieszkania, do dłużnika, do miejsca prowadzenia działalności, czy nawet nagrywając takie czynności jak licytacja nieruchomości, które odbywają się w sądzie, najczęściej w sądzie, ma obowiązek nagrywania. Oczywiście, jeżeli sąd ma możliwości techniczne, żeby nagrywać takie czynności, to już komornik nie musi tego powielać, nie ma takiej potrzeby. Ale również dłużnik czy inny uczestnik postępowania, który jest w miejscu zamieszkania dłużnika, może zgłosić sprzeciw co do nagrywania tego obrazu i dźwięku. No i oczywiście komornik kończy to nagrywanie. Wiadomo, no, my jako komornicy wkraczamy pewną intymność tych osób. Nagrywamy to, co mają w domu. Oczywiście to nie jest tak, że te informacje pojawiają się na jakichś portalach społecznościowych, bo te informacje są dostępne tylko stronom i organom nadzoru, sądowi czy ministrowi sprawiedliwości. W celu kontroli ten obowiązek został wprowadzony, prawidłowości tych czynności. Natomiast mówię, no, sprzeciw zawsze można złożyć. My się oczywiście nie upieramy, oczywiście, żeby to nagrywać, natomiast uspokaja to ten przebieg czynności niewątpliwie. Tak? Że oni czują, że ktoś kontroluje tego komornika, który no jakby nie patrzeć jakąś władzę. Tak, no nie można wtedy, no wiadomo, jeżeli będą krzyki któryś, jakichś osób, no to wiadomo, że będzie nagrane, tak? Jeżeli będą jakieś obelgi i tak dalej, no jest na to dowód. No, tego unika się tego typu sytuacji właśnie przez to nagrywanie. Czyli to działa dla obu stron z korzyścią jakby. Oczywiście też można wtedy skontrolować komornika, czy te czynności były prawidłowo przeprowadzone, czy doręczył wszystkie pouczenia, poinformował o ewentualnych skutkach tych czynności i tak dalej, o sposobach zaskarżenia. Też no, jest to jakby
dobra sytuacja dla jakby stron postępowania, tak? A spotkałeś się z czymś jakby odwrotnym, że ktoś na przykład podziękował ci jakby, tak, jakby i był tak. wdzięczny, ale jakby z tej strony dłużnika bardziej, bo wierzyciel, bo wiadomo, że jak jest skuteczny, to jest biznesowa relacja w pewnym sensie i on by każdy swoje odzyskał, ale jeżeli chodzi o dłużnika na przykład. Ale rzeczywiście i to nie tylko ze strony wierzycieli, którzy dostają pieniądze, tak, ale również ze strony dłużników, którzy no... otrzymali od komornika pomoc po prostu, tak? Komornik... bezpłatną poradę prawną często, tak? Która... Nawet to, że komornik jakby egzekwuje zgodnie z możliwościami finansowymi dłużnika, tak? No bo na co, na czym wierzycielowi zależy? Na tym, żeby odzyskał pieniądze, no ale komornik mówi, panie wierzycielu, no nie możemy zrobić tak, żeby od razu wszystko sprzedać dłużnikowi, no zróbmy to na spokojnie, może to troszkę dłużej potrwa, ale ten dłużnik to udźwignie, tak? Nie będzie musiał, nie wiem, jakiejś dodatkowej pracy wyprzedawać majątku. Po prostu z tego wynagrodzenia możemy to uregulować. I tego typu sytuacje też są, też dłużnicy jakby z chęcią, można powiedzieć, do zawodu komornika podchodzą, ale to... No, my oczywiście jako komornicy się tym nie chwalimy, nie mamy na stronach lajków, żeby to, tak. to nie o to tak. chodzi nam, tak? No, mamy jakby równoważyć interes obydwu stron, zachować pewnego rodzaju proporcje, z jednej strony egzekwując tą należność, a z drugiej strony zrobić tak, żeby nie było to zbyt dokuczliwe dla dłużnika, żeby on jednak to właśnie udźwignął. Ernest, dzięki w takim razie za nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Ale dla Was mamy jeszcze konkurs i nagrodą w tym konkursie jest moja książka Nowoczesny Inwestor, którą wyślę do Ciebie z autografem, ale musisz odpowiedzieć na jedno pytanie. Ilu jest w Polsce czynnych komorników? Ile jest osób, które jakby wykonują ten zawód? I napisz w komentarzu pod tym filmem i osoba, która pierwsza dokona prawidłowej odpowiedzi, dostanie ode mnie książkę z autografem, skontaktuje się z Tobą i wyśle Ci na Twój adres. Także dzięki, Ernest. Na dzień dzisiejszy, tak. żeby ta informacja. Na dzień dzisiejszy może być luty 2019.